Marcinem Michalikiem, trenerem reprezentacji. Według pana, jak ocenia pan poziom gry zawodników? Poziom gry, ja akurat niestety nie mogę być na wczorajszym dniu, jestem tylko na finałach. No i na pewno ten poziom jest zupełnie przyzwoity, a mecz o trzecie miejsce pokazał, że na pewno nieprzypadkowe drużyny znalazły się w tym dzisiaj finałowym dniu. Wytypował pan kogoś nowego do reprezentacji? Zdecydowanie tak. Już z księdzem Marcinem rozmawialiśmy. Pierwsze przymiarki mamy, więc na pewno kilku chłopców myślę już w miesiącu sierpniu zasili szeregi reprezentacji. A jak pan przyjął wiadomość o odwołaniu? No niestety to są siły wyższe. Chcieliśmy z księdzem takie zgrupowanie zrobić, zagrać mecz z Podbeskidziem. No niestety mówię, są rzeczy, które nie zawsze się dobrze widzi. No wielka szkoda, ale co się odwlecze, to nie ucieczy. Jeszcze mam ostatnie pytanie do pana. Czy forma reprezentantów jest satysfakcjonująca, patrząc na grę tego dnia? Myślę, że forma to jest pojęcie względne i ona będzie rosła. Mam nadzieję, że na ten mecz, który na pewno odbędzie się 16 sierpnia, będzie jeszcze wyższy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.